Studio wPolsce.pl na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Witam bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Radosław Włoszech, prezes zarządu Kraków Airport. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie. Lotnisko krakowskie, na którym też lądują goście Forum Ekonomicznego w Krynicy z Krakowa. Jest nam bardzo miło, że lądują u nas. Docierają do Krynicy. W Krynicy rozmawiamy bardzo dużo o inwestycjach, o tym, co wydarzy się w najbliższych latach, a co będzie ważyło, zwłaszcza w kontekście ruchu pasażerskiego, transportu, co będzie ważyło na wiele, wiele kolejnych lat i dziesięcioleci. No, w tych dyskusjach również Zarząd Portu Regionalnego w Krakowie bierze udział. Też ważne wydarzenie w Krynicy i od tego chciałbym zacząć. Podpisanie listu intencyjnego zmierzającego do uruchomienia stanowisk dla e-samochodów ładowania. Wchodzicie w trochę nową erę też transportu, nie tylko lotniczego, ale również samochodowego dla pasażerów korzystających z lotniska w Krakowie. Tak, panie redaktorze, dzisiaj został podpisany list intencyjny pomiędzy Kraków Airport a spółką Tauron w zakresie uruchomienia na krakowskim lotnisku 2 punktów elektromobilnych dla samochodów elektrycznych. Największy port lotniczy, regionalny port lotniczy w Polsce, Kraków Airport, szukając udogodnień dla pasażerów, czy chcąc jak najbardziej poszerzyć swoją ofertę, no także kieruje się w kierunku innowacji, w kierunku rozwiązań proekologicznych. Przypominam, że lotnisko jest samą w sobie wielkim zakładem, czy przedsiębiorstwem, czy punktem na mapie gospodarczym, bo to przecież 5000 ludzi na krakowskim lotnisku jest zatrudnionych, bo to nie jest tylko część cywilna, ale także część wojskowa, musimy przypomnieć, ale lotnisko także oddziałuje na otoczenie i ta właściwa polityka społecznego biznesu, to właściwe współistnienie z sąsiadami właśnie przeistacza się, ale także przede wszystkim szukanie rozwiązań dla pracowników, dla pasażerów, bo przecież krakowskie lotnisko w tamtym roku jako pierwszy port lotniczy obsłużyło 5-milionowego pasażera w roku. Dzisiaj w tym roku mamy w planach przekroczenie kolejnej bariery, czyli 6 milionów. Szukamy tych rozwiązań pod pasażera, pod sąsiada i jednym z tych jest właśnie współpraca z Tauron i szukanie tych rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych. Zapoczątkowaliśmy to w tamtym roku samochodami dla marszałków, czyli dla tych charakterystycznych żółtych pojazdów, które prowadzą maszyny lotnicze po płycie postojowej. Szukamy rozwiązań w zakresie dalszych i jednym z pomysłów jest właśnie ta elektromobilność z grupą Tauron. Ale pan redaktor zaczął bardzo jedno zdanie. Goście przyjechali do Krynicy. Siła krakowskiego lotniska jest Małopolska i Kraków, bo ludzie nie przyjeżdżają na lotnisko. Lotnisko to jest tylko punkt, który widzi się w pierwszym momencie i w ostatnim. Oni przyjeżdżają do regionu, bo to jest potencjał. Takie miejsca jak Krynica, Kraków, historia ziemi oświęcimskiej z całą swoją złożonością, ale też Tatry, Wieliczka, Tatry, ale przede wszystkim gospodarka. Krakowskie lotnisko ma tą charakterystykę, że ma najbardziej zdywersyfikowaną siatkę przewoźników, zarówno niskokosztowych, jak i tradycyjnych. Ponad 20 przewoźników w ofercie krakowskiego lotniska świadczy swoją ofertę do ponad 100 kierunków na 4 kontynentach. Właśnie, bo mówi pan o tych przylatujących pasażerach, a ja chciałbym, żebyśmy powiedzieli też o ważnej zmianie na krakowskim lotnisku, czyli o ofercie dla pasażerów odlatujących z Polski. No, 2 połączenia tygodniowo ze Stanami Zjednoczonymi, międzykontynentalne, nowe połączenia z Dubajem. No to jest sytuacja, w której regionalny port rozwija się rzeczywiście bardzo szybko, no, trochę nie zwracając uwagi na to, co się dzieje, nie wiem, w porcie lotniczym w Warszawie czy w innych miastach. Jak to się robi, panie prezesie? Przede wszystkim my kibicujemy całej branży lotniczej, żeby się rozwijała, także pozdrawiamy bardzo serdecznie, wymieniam tu przez pana Warszawę, więc natomiast krakowskie lotnisko ma bardzo zdywersyfikowaną, tak jak powiedziałem, siatkę połączeń dla klienta czy pasażera przylatującego, jak i tego, który chce odlecieć. I tutaj podstawowym tym sukcesem jest to, co pan redaktor powiedział, czyli bardzo dobra współpraca z narodowym przewoźnikiem i powrót po wielu latach właściwie takiego tradycyjnego małopolskiego i chyba w świadomości polskiej połączenia, czyli Kraków-Chicago. No, to to właściwie jest taki naturalne połączenie. Naturalny kierunek dla z Krakowa, z Małopolski, ale tutaj muszę podkreślić, 1/4 klientów krakowskiego lotniska to są klienci, którzy deklarują także w podróżach do Stanów Zjednoczonych cel gospodarczy. To już nie jest ta turystyka tylko rodzinna, sentymentalna, to jest po prostu biznes, więc podstawą rozwoju Małopolski, Krakowa w przyszłości i teraz jest właśnie ta brama czy to okno na świat, jakim jest Balice. Ale jeszcze ważne, lotnisko w Krakowie dzięki dobrej współpracy z narodowym przewoźnikiem Lotem zyskało także bardzo ważne połączenie z Budapesztem i to mamy taki trójkąt awiacyjny Lotu, czyli z Krakowa można przez Warszawę czy przez Budapeszt na koniec świata dolecieć. Panie prezesie, muszę o to zapytać, bo ten temat tutaj w Krynicy też dość mocno się pojawia. Centralny Port Komunikacyjny, Port Solidarność, potężny hub transportowy, pasażerski. Jak porty regionalne widzą współpracę z powstającym dużym hubem, który nie tyle pewnie będzie konkurencją, co będzie właśnie jakby umożliwi współpracę. Rozmawiacie już o tym i zakładam, że w strategiach regionalnych portów lotniczych ten temat już się powinien pojawiać. No, oczywiście, że rozmowa jest podstawą przyszłości, bo to przecież jest Centralny Port Komunikacyjny, to ogromna szansa dla naszej ojczyzny i na przykładzie Krakowa ja to mogę wskazać. My jesteśmy lotniskiem, które przyjmowało plan generalny, czyli dokument strategiczny, jeśli chodzi o rozwój każdego z lotnisk już po decyzji o Centralnym Porcie Lotniczym, który został ogłoszony we wrześniu 2017 roku. Nasz plan generalny został przyjęty przez organy korporacyjne w październiku 2017 roku. My zakładamy, że przy funkcjonującym Centralnym Porcie Komunikacyjnym, przy zwiększonym oczywiście ruchu lotniczym w Polsce, krakowskie lotnisko, które dzisiaj w tym roku planuje obsłużyć ponad 6 milionów pasażerów, w momencie funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie obsługiwało 12 milionów pasażerów. Kraków przyciąga i można powiedzieć, że Centralny Port Komunikacyjny jest także szansą awiacyjną dla Krakowa, bo do Krakowa przez Centralny Port Komunikacyjny, tak jak dzisiaj przecież przez Warszawę czy przez Budapeszt do Krakowa dolatują pasażerowie, tak przez Centralny Port Komunikacyjny będą przybywać z całego świata turyści i ludzie zainteresowani czy to kulturą, sztuką, biznesem w Krakowie. To jest w planach krakowskiego lotniska to uwzględnione i tak jak powiedziałem, zakładamy, że w momencie funkcjonowania Centralnego Portu Lotniczego dzisiaj przy 6 milionach będziemy obsługiwać 12 milionów pasażerów. To na koniec naszej rozmowy takie pytanie podsumowujące. Trochę podsumowujące też to spotkanie w Krynicy. Jak pan sądzi, z czym pan wyjedzie z Krynicy w tym roku? Bo jest to miejsce, w którym dokonuje się wielu rozmów handlowych, debat, no właśnie debat również związanych ze strategiami. Czy jest coś takiego, o czym pan prezes już dzisiaj może powiedzieć, ok, chciałbym wyjechać z Krynicy w tym roku z takimi wiadomościami, ja myślę, że Krynica, że takie spotkania biznesowe, które w Polsce przecież odbywają się coraz częściej i coraz większą rangę zyskuje, bo przecież Krynica jest sama sobą marka, ale także inne punkty na mapie gospodarczej tych spotkań są coraz bardziej istotne. To, że spotykamy się jako porty regionalne z ministrem Wildem, czyli z pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozmawiamy, to jest, tak jak miejsca Krynica są i każde inne spotkanie są podstawą budowania siły gospodarczej Rzeczpospolitej na lata. To jest chyba najważniejsze przesłanie. Ale jeszcze jedno, jeśli pan redaktor pozwoli. Dzisiaj w tym świecie ja muszę trochę powiedzieć, że rozmawiamy także o wyzwaniach takich globalnych. Brexit, wzrost ceny paliwa, Centralny Port Komunikacyjny. Ale my na lotniskach musimy także pamiętać i prosić o to za pośrednictwem mediów, że dzisiaj lotnisko, to co się dzieje na lotnisku jest oczywiście określone określonymi przepisami. Ale my dorośli też musimy pamiętać, że dzisiaj kupujemy drony, lasery naszym pociechom, a to jest wszystko wszystko bardzo niebezpieczne elementy, niewłaściwie używane, stanowią zagrożenie. I o tym myślę, że też rozmawiamy, jak edukować, bo krakowskie lotnisko ma jedyne w sobie Centrum Edukacji Lotniczej. Jak oswajać z lotnictwem, jak bezpiecznie używać to, co dla niektórych jest zabawką, a dla niektórych słyszeliśmy ostatnio w jednym wydarzeniu, więc tutaj także oprócz tych spraw globalnych, biznesowych, także musimy też prosić o takie, wydaje się, proste elementy, ale które też stanowią bardzo istotny element wokół lotniska, co się dzieje. I jeszcze jedno, cyberbezpieczeństwo to także wielkie wyzwanie dla branży lotniczej, ale myślę, że to czas będzie kiedyś jeszcze porozmawiać. Cyberbezpieczeństwo, jak jesteśmy przy bezpieczeństwie i też tej współpracy z otoczeniem, to ciekawa informacja o strażakach z krakowskiego lotniska, którzy dostali zgodę i mogą wyjeżdżać też poza teren lotniska w sytuacjach, kiedy potrzebna jest ich pomoc, ale ja zakończyłbym naszą rozmowę takim stwierdzeniem, o którym piszemy w dodatku na Forum Ekonomiczne w Krynicy w tygodniku sieci. Ponad 110 spełnionych marzeń prosto z Krakowa, to jest ponad 110 bezpośrednich połączeń, czyli lotnisko jest też tym miejscem, w którym spełniamy swoje marzenia o tym, żeby gdzieś pojechać i trochę odpocząć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zapraszamy na krakowskie lotnisko. Moim i Państwa gościem był Radosław Włoszech, prezes zarządu Kraków Airport. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję.